Spójrzmy teraz na zadanie trzecie, w którym mamy podaną interpretację geometryczną pewnego układu równań i my byśmy chcieli napisać układ równań, czyli wskazać, w jaki sposób ten układ będzie wyglądał. No dobra, przede wszystkim zauważcie, że mamy tutaj dwie proste. No a prosta jest wykresem funkcji liniowej, czyli zapiszmy sobie wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ten wyraz wolny, o B, no to B możemy odczytać z punktu, w którym dana prosta przetnie nam oś o Y, no bo przecięcie z osią o Y ma współrzędne 0B. Czyli jeżeli chodzi o prostą pierwszą, no to teraz tak, patrzymy sobie na L1, przecięcie z OY będzie tutaj, czyli to jest punkt o współrzędnych 0,2, zatem B jest równe 2. Jeżeli chodzi o prostą drugą, no to ona przecina oś OY w tym samym punkcie, czyli tu także mamy punkt 0,2, zatem B jest równe 2. Zatem ta nasza pierwsza prosta, zapiszmy L1, ma równanie Y równa się a x dodać b, czyli dodać 2, natomiast druga prosta to będzie ax także dodać 2. No dobra, możemy jeszcze wybrać sobie punkt, który należy najpierw do prostej L1, no i to może być dowolny punkt. Ja na przykład wybiorę sobie ten, ma on współrzędne 1 oraz 1, a więc jeżeli mamy punkt o współrzędnych 1, 1, to znamy x oraz znamy y, no i to możemy sobie podstawić do wzoru. Czyli pod y 1 mamy a razy x, czyli a razy 1 to a, dodać 2, no i dzięki temu wyznaczymy a, czyli minus a to będzie 2 odjąć 1, czyli 1. Obie strony dzielimy przez minus 1, zatem a to minus 1. No i to możemy sobie podstawić do tego wzoru. Czyli y równa się minus 1x plus 2, czyli po prostu minus x dodać 2 i to będzie wzór prostej L1. No i dokładnie w ten sam sposób postąpimy w przypadku prostej L2, czyli to będzie ta prosta. Wybierzmy zatem jeden z punktów, który do tej prostej należy. Może to być na przykład ten punkt. Ma on współrzędne minus 1, 0, czyli pod x podstawimy minus 1, pod y 0. Zatem 0 równa się a razy minus 1 to minus a, dodać 2, minus a przeniesiemy na stronę lewą i mamy już a wyznaczone, podstawiamy do tego wzoru miejsce a dwójkę, czyli y to 2x plus 2 i to jest równanie drugiej prostej. No i musimy to jeszcze wziąć w układ równań, czyli zapiszmy, że mamy y równa się minus x plus 2, a drugie równanie to 2x plus 2, klamerka, no i to będzie odpowiedź do pierwszego podpunktu. W kolejnych dwóch podpunktach koniecznie tutaj spójrzcie do książki, no bo nie będę tych rysunków tutaj przerysowywała. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to znowu szukamy, szukamy wzorów dwóch prostych, czyli jeżeli mamy prostą, to od razu powinien pojawić się wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. No i jeżeli chodzi o tą pierwszą prostą, to znowu Wam przypominam, w jaki sposób B wyznaczamy. Otóż B wyznaczymy w ten sposób, że jeżeli poszukamy punktu przecięcia wykresu danej prostej z osią OY, czyli z tą osią pionową, to ta druga współrzędna to będzie właśnie nasze B. Czyli jeżeli chodzi o prostą L1, tą oznaczoną kolorem niebieskim, to przecięcie z osią OY będzie w punkcie 0 minus 1, czyli tyle jest równe B i to już możemy tutaj do wzoru podstawić. Czyli Y równa się AX odjąć 1, tak? Plus minus 1 da nam odjąć 1. Jeżeli natomiast chodzi o L2, no to także, jaki to będzie punkt przecięcia? Będziemy mieli 0 oraz 2, czyli to będzie nasze B. Zatem Y równa się AX dodać 2. W kolejnym kroku wybierzmy sobie dowolny punkt, który należy do prostej L1. Może to być na przykład punkt o współrzędnych minus 2, 0, czyli to sobie zapiszmy. I oczywiście każdy punkt ma dwie współrzędne x oraz y, no i to możemy tutaj wstawić do wzoru. Czyli pod y 0 mamy a razy minus 2 to minus 2a odjąć 1, przenosimy minus 2a na stronę lewą,
Obie strony dzielimy przez 2, czyli a to minus 1 druga. No i możemy już podać wzór na tą prostą, bo tutaj w miejsce a podstawmy minus 1 drugą, otrzymamy minus 1 drugą x, odjąć 1. Jeżeli chodzi o drugą prostą, postępujemy dokładnie tak samo. Punkt, który należy do L2, to może być na przykład, no spójrzmy, niech to będzie 2, 1. Podstawmy w miejsce x 2, w miejsce y 1. Czyli mamy 1 równa się a razy 2, czyli 2a, dodać 2, 2a przenosimy, 1 także, czyli mamy 2 odjąć 1, czyli 1, dzielimy przez minus 2, zatem a to minus 1 druga. Oczywiście mogliście zauważyć, że te dwie proste są równoległe, więc jeżeli tutaj mieliśmy minus 1 drugą, to współczynnik kierunkowy w tej drugiej prostej musi być dokładnie taki sam, czyli musimy także mieć minus 1 drugą, ale oczywiście jeżeli tego nie zauważycie, to spokojnie można to sobie wyznaczyć. No i teraz zapisujemy wzór na tą prostą, czyli y równa się a, czyli minus 1 druga x, dodać 2. Chcemy mieć układ równań, czyli zapisujemy pierwsze równanie, zapisujemy sobie drugie równanie, bierzemy to w klamerkę i to będzie odpowiedź do podpunktu B. No i pozostał nam jeszcze podpunkt C. Tutaj także spójrzcie sobie do książki. Natomiast tutaj w sumie tej roboty będzie najmniej, bo zauważcie, że otrzymaliśmy, czy mamy tutaj narysowane dwie proste pokrywające się. Czyli tak naprawdę musimy wyznaczyć tylko jeden wzór prostej. No to skoro mamy prostą, to zapisałam sobie wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. Szukamy punktu 0b, czyli punktu przecięcia wykresu funkcji z osią oy, czyli to będzie punkt o współrzędnych 0, 1, czyli b jest równe 1, wstawimy sobie tutaj. Następnie wybierzmy punkt, który należy do prostych, czyli to może być punkt, poczekajcie, ja sobie tutaj spojrzę chwilkę, to będzie punkt o współrzędnych 2 i raz, 2, 3, 4, punkt 2, 4, mamy x, mamy y, podstawiamy do wzoru, czyli 4 równa się a razy 2 to będzie 2a plus 1, 2a przenosimy, 1 odjąć 4 to minus 3, obie strony dzielimy przez minus 2, czyli a to 3 drugie. No to jak mamy a, to nasze równanie wygląda w sposób następujący i to będzie równanie w takiej postaci tej prostej L1, jak również równanie prostej L2. Bierzemy to sobie w klamerkę i to będzie układ równań. Oczywiście, żeby to nie wyglądało w ten sposób, możemy na przykład zrobić sobie taki myk, że pierwsze równanie pomnożymy przez 4, a drugie równanie pomnożymy przez jakąś inną liczbę, czyli na przykład przez 2. Wówczas y razy 4 to 4y, 3 drugie razy 4 to będzie 6x plus 4, a tutaj mamy 2y równa się 3x dodać 2. Możemy to także sobie uporządkować, czyli na przykład x przynieść na jedną stronę, y po tej stronie zostawić, tak samo tutaj mamy minus 3x plus 2y równa się 2 i w takiej postaci jak najbardziej także możemy podać układ równań, którego interpretację geometryczną mamy tutaj na rysunku.